przypadł, pogrążeni w żałobie rodacy. O ziemio katolicka, 70 lat temu pochłonęłaś krew synów narodu, któremu na imię Polska. Ukryłaś w swym wnętrzu ciała, haniebnie zabitych strzałem w tył głowy tysięcy naszych rodaków, którzy stanowili kwiat inteligencji polskiej. Oni po II wojnie światowej, dzięki zdolnościom danym przez Boga, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu, mogliby pokierować suwerennym państwem polskim, tak aby wolne i wierne Bogu gwarantowało dobrobyt wszystkim jego obywatelom. Ziemio katyńska, krew polska, którąż tak obficie nasiąkła, wołała przez długie lata i woła nadal o prawdę i sprawiedliwość. O prawdę, bo bardzo długo była ona tłamszona niewybrednym kłamstwem. O sprawiedliwość, bo żaden naród nie może narzucić siłą drugiemu narodowi obcej hegemonii. Nie może się rozwijać, niszcząc życie i dorobek kulturalny drugiego państwa. Nie może go pozbawić wolności i własnej tożsamości, podcinając na różne sposoby korzenie, z których wyrasta, a w przypadku naszej ojczyzny są to chrześcijańskie korzenie. Ziemio katyńska, 70 lat temu stała się grobem dla światłych obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dlaczego to właśnie tam zostali wymordowani nasi rodacy? Odpowiedź jest jedna, bo byli Polakami i wiernymi synami wyznającymi wiarę ojców naszych, której postoją Pani Przenajświętsza i ta z Jasnej Góry i ta, która w ostrej świeci bramie. Ta polska krew z głębokości katyńskiej ziemi woła i wołać do Polaków zawsze będzie. Ziemio okolic Katynia, cóżeś do dzisiejszego ranka uczyniła? Znowu krwi polskiej się napiłaś. Stałaś się miejscem tragicznego rozstania z tym światem i z nami, wybitnych postaci życia społecznego, politycznego, wojskowego i kościelnego naszego ukochanego kraju. Dzisiaj zginęli pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką, dowódcy naszych sił zbrojnych, posłowie, senatorowie, oficerowie, przedstawiciele rodzin pomordowanych w Katyniu, przedstawiciele całego społeczeństwa polskiego, biskup polowy i kapłani polscy, którzy się mogą chlubić, że zawsze są z narodem. Ziemio okolic Katynia, pozbawiasz nas ponownie elity naszego kraju. Każdy z lecących dzisiaj na uroczystości upamiętniające zbrodnię katyńską miał dalekosiężne plany. Wszystko to w jednej chwili zostało przerwane. I marzenia zostały przerwane. I nadzieje zostały przerwane, i bóle, i radości zostały przerwane, bo życie ludzkie zostało przerwane, dobiegło swego kresu.
Dlaczego właśnie w tym momencie? Przecież dla niejednego pasażera lotu prezydenckiego życie było w sile i rozkwicie. Pytanie to pozostanie bez odpowiedzi. Owiane tajemnicą aż do dnia powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tak będzie aż do końca czasu. Chyba, że nasz Zbawiciel Pan w historii zechce nam to wcześniej objawić. To, co dla nas wydawało się niemożliwe, stało się rzeczywistością. Śmierć dzisiejszego ranka zebrała obfite żniwo. I jest to dla nas wszystkich wymownym znakiem, że jednakowo ginie prezydent, nie dzikiego, powtarza, nie dzikiego, ale wspaniałego kraju. Jednakowo ginie biskup i kobieta w podeszłym wieku. Jednakowo ginie członek obsługi samolotu. I my wszyscy, choćbyśmy nie wiem kim byli, i tak pomrzemy. I czy tego chcemy, czy nie chcemy? Przed Bogiem, sędzią żywych i umarłych, staniemy. Pasażerowie lotu prezydenckiego, gdy próg śmierci przekraczali, to nic ze sobą z nagromadzonych przez siebie rzeczy na tamtym świat nie zabrali, ale wszystkie swoje majątności i drogie im osoby na ziemi pozostawiali. I tak będzie z nami. I na tym, przy tej okazji, tej tragicznej śmierci, zastanowić się nam trzeba. A to, co wydaje się teraz najpilniejsze, to to, żeby z nami poprzez gorliwą modlitwę pospieszyć z pomocą. Poprzez to dzisiejsze żniwo śmierci znalazł się nasz kraj w wyjątkowej sytuacji. Straciliśmy głowę państwa, dowódców wojskowych, mężów życia politycznego i społecznego, biskupa polowego. Nie wystarczą w tym momencie piękne hasła i deklaracje, ale konkretnych czynów nam potrzeba. W jedności bowiem nasza siła. Budujące jest współczucie, jakie wyraża w tej dziejowej chwili naród cały. Polacy potrafią być solidarni. Nad trumnami tragicznie zmarłych pochylą się i gorzko zapłaczą ojcowie i matki, żony, mężowie i dzieci, rodzeństwo i przyjaciele. Tym, którzy pogrążyli się w żałobie po stracie swoich bliskich, ślemy z katedry sosnowieckiej nasze głębokie wyrazy współczucia. Ich również otaczamy dzisiaj i nie tylko dzisiaj naszą gorliwą modlitwą. A za tych, co tak nagle zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zanosimy i zanosić będziemy przed tron Boga Miłosiernego nasz błagalny głos. Do wiecznego szczęścia dopuść ich jak najszybciej, Panie. Janie Pawle II, któryś oddał ducha swego Bogu w dzień poprzedzający święto Miłosierdzia Bożego, Ciebie, orędowniku nasz, pokornie prosimy, wstawiaj się za tymi zmarłymi, a cierpiącym tu na polskiej ziemi wyproś otuchę i pocieszenie. A na koniec chciałbym przypomnieć,